Kolejny odcinek. Będziemy dzisiaj mówić o codziennym skramie. Codzienny skram, czyli wydarzenie skramowe. Wydarzenie, a więc ten symbol, tak? To jest coś, co odbywa się cyklicznie w skramie. Jak tutaj ten znaczek pokazuje, powinno się odbywać w konkretnym miejscu, stale w tym samym i o tej samej godzinie. Tutaj jest przykładowo godzina 9, ale jak będziemy mówili później, wcale niekoniecznie musi to być godzina 9. Czyli to samo miejsce, ta sama godzina. Tylko pytanie, ale po co? No, to w świecie złożoności, jeżeli mamy coś ustalonego, coś, czego możemy się trzymać, to samo miejsce, ta sama godzina i zespół deweloperski, który będzie uczestniczył w tym codziennym skramie, wie, gdzie ma przyjść i na którą godzinę, no to sporo rzeczy nam odpada, tak? Sporo jakiegoś planowania, ustalania, czy ktoś jest dostępny, czy niedostępny, czy mamy salę, czy nie mamy sali. Cały ten tak zwany waste nam odpada, bo spotykamy się o tej 9 w konkretnym stałym miejscu. Super. Spotykamy się, czyli kto? Ano zespół deweloperski, tak? Codzienny skram jest wydarzeniem głównie, tak powiedziałbym, tylko dla zespołu deweloperskiego. No, pytanie w takim razie, jaka jest tutaj rola innych ról skramowych, typu Scrum Mastera i Product Ownera. Jak spojrzysz na ten slajd, to wygląda na to, że Product Ownera tu nie ma. Scrum Master owszem się pojawia. No to o tym powiemy, o roli Scrum Mastera w tym codziennym skramie. Ale przede wszystkim to jest zdarzenie właśnie dla zespołu deweloperskiego. I jak z każdym wydarzeniem, powinno mieć określony czas trwania. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, że to jest maksymalnie określony czas trwania. Dla wydarzenia pod tytułem codzienny skram to jest 15 minut. Maksymalnie 15 minut codzienne spotykanie spotyka się zespół skramowy. No to w takim razie dochodzimy do kluczowego pytania, ale po co? Po co ten zespół skramowy ma się spotykać każdego dnia na 15 minut? Zespół skramowy, czyli jak pamiętasz z jednego z poprzednich odcinków, zespół, który liczy od do. O, te od do to są kolejne magiczne liczby skrama i mam nadzieję, że pamiętasz, że to od do to jest od 3 do 9 osób. To będzie wtedy ten efektywny zespół skramowy. No to teraz 9 osób, 15 minut każdego dnia, ale po co? To jest bardzo ważna rzecz, również na egzaminie PSM1, bo mogą być takie pytania właśnie prezentujące różne odpowiedzi na to pytanie. I często może się zdarzyć, że wszystkie te odpowiedzi będą poprawne, jeśli będą to takie odpowiedzi jak. Po pierwsze, synchronizacja pracy osób w zespole deweloperskim. To jest właśnie jeden z celów codziennego skrama. Po drugie, to jest poprawa czy doskonalenie komunikacji, tak? Jeżeli pracujemy razem w zespole, komunikujemy się codziennie, no to w zasadzie z każdym dniem można się będzie spodziewać, że ta komunikacja będzie efektywniejsza. Będziemy znali kolegów, będziemy coraz lepiej stosowali zasady skramowe, a więc komunikacja będzie coraz efektywniejsza, coraz lepsza. Po trzecie, codzienny skram daje nam plan na 24 godziny. Czyli znowu pojawia się temat pod tytułem planowanie w skramie i w agile'u. No i okazuje się, że planowanie owszem istnieje. Tutaj mamy do czynienia z planowaniem bardzo krótkookresowym, czyli planowaniem na 24 godziny. W poprzednim odcinku mówiliśmy o planowaniu sprintu. A więc planowanie i jeszcze raz planowanie, tak? Nie jest prawdą, że w agile'u, w skramie nie ma czegoś takiego jak planowanie. No, porządek musi być, czyli był plan. Kolejna odpowiedź na pytanie, a po co jest ten codzienny skram? Stop. Aha, codzienny skram służy do wykrywania różnego typu blokerów, przeszkód, wszystkich rzeczy, które utrudniają nam pracę, tak? Czyli w takim razie to jest ta kolejna rzecz, o której będzie się dyskutowało na codziennym skramie, żebyśmy wiedzieli, co nam przeszkadza. No i wreszcie kolejna odpowiedź na pytanie, ale po co jest ten codzienny skram?
Wiedza. Z każdym spotkaniem wiedza zespołu deweloperskiego o tym produkcie, o przyroście, który będzie tworzony w ramach danego sprintu, jest coraz większa. Wzrasta również wiedza o całym produkcie, wiedza o innych członkach zespołu, o tym, jak pracujemy. To też jest bardzo istotny element powodzenia całego skrama, całej metody skramowej. Czyli to była ta wiedza. Czyli tak, mamy 15 minut, mamy zespół, mamy odpowiedź na pytanie po co. I teraz w centrum tego rysunku pojawiają się dwie znane ci literki I i A. W wersji angielskiej inspect and adapt, po polsku inspekcja i adaptacja. Aha, to są dwa z trzech filarów Scruma, czyli jakby z takich rzeczy, które w ogóle są fundamentem, podstawą sposobu działania Scruma, coś, co będzie się przewijało, już się nam przewijało w lekcjach i będzie się przewijało również w kolejnych lekcjach. Inspekcja i adaptacja. Inspekcja, a więc patrzenie wstecz na 24 godziny, co się zdarzyło w ciągu ostatniego dnia. Adaptacja to z kolei będzie ta prognoza, będzie patrzenie, co będziemy robić w ciągu najbliższego dnia, co się zdarzy, czyli to jest to przewidywanie w przód. Jedno i drugie, patrzenie w tył i patrzenie do przodu. Inspekcja i adaptacja. Ale jak widać, jeszcze mamy parę rzeczy do omówienia przy okazji codziennego skrama, ale o tych rzeczach powiemy sobie w kolejnym odcinku. Czyli co? No, czas na gratulacje, bo rzeczywiście zrobiliśmy znowu kawał dobrej roboty. Wiesz już, co to jest ten codzienny skram, ile trwa. Pamiętaj, 15 minut to jest jedna z magicznych liczb na egzamin. Czyli mamy 15 minut, mówiliśmy o innych magicznych liczbach 3 i 9 w zespole deweloperskim. I kluczowa rzecz dzisiejszej lekcji, dzisiejszego odcinka, ale po co? Po co jest ten codzienny skram? Wiesz to wszystko? Super. Gratulacje. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi.